Dobry, witamy w samochody WBCar. Dzisiaj prezentujemy Państwu Volkswagena Tiguana. Samochód pochodzi z 2017 roku. Ma przebieg 133 tysiące. Jest praktycznie w najbogatszej wersji, jeżeli chodzi o pakiety stylistyczne, czyli ma zewnętrzny airline, ma wewnętrzny airline. Ma bardzo dobry, najmocniejszy praktycznie silnik dwulitrowy, 240-konny, podwójnie doładowany. Tutaj mamy też napęd na 4 koła, czyli 4Motion, jest skrzynia DSG. Mamy najwyższy model lamp, czyli Adaptive LED, lampy, które będą nam wycinały elementy, które są w danym momencie niepotrzebne, czyli krótko mówiąc, jeżeli jedziemy sobie na długich światłach, a sprzeciwka będzie nadjeżdżał samochód, lampy sobie potrafią same powycinać te fragmenty, które oślepiałyby kierowcę nadjeżdżającego sprzeciwka. Dodatkowo na samochodzie położona jest tutaj lakier perłowy biały Oryx. Jest to najdroższa praktycznie wersja, jeżeli chodzi o doposażenie sobie samochód z bazy kolorów dodatkowych. Tutaj sobie sprawdziłem, w konfiguratorze była zapisana kwota 8,5 tysiąca. Mamy tutaj dodatkowo koła na alufelgach 17-calowych. Tutaj są założone akurat w tym momencie 18-calowe koła i zimówki są praktycznie nowe. Samochód ma tutaj wymienione klocki przednie, klocki tylne. Był serwisowany regularnie w sieci serwisu Volkswagena. Tam dodatkowo jest książka serwisowa włączona do samochodu. Mamy tutaj wewnątrz samochodu pakiet skórzany. Mamy tutaj dodatkowo w samochodzie fotele z elektryczną regulacją i z pamięcią foteli. Mamy dodatkowo jeszcze nagłośnienie Dynai Audio. Mamy najwyższy model nawigacji. To jest ta nawigacja bez tych pokręteł. Ona jest sterowana wtedy gestami. Tam dodatkowo ona jeszcze bardzo ładnie to graficznie wyświetla. Pokażemy później, jak odpalimy samochód wewnątrz. Dodatkowo jest parktronik przód-tył. Są systemy asystujące kierowcę w ruchu miejskim. Mamy dodatkowo jeszcze centralny zamek, mamy przyciemnione szyby. Co charakterystyczne tylko w wersji biturbo, mamy z tyłu dwie końcówki spłaszczone. Tutaj w połączeniu z pakietem Airline wygląda to bardzo ładnie. No to będziemy może teraz pokazywać to, co wcześniej powiedziałem. Zacznijmy może od komory silnika i pokażemy, jak wygląda tutaj ten silnik biturbo. On troszeczkę się tutaj wizualnie różni od standardowej 190-konnej. Tutaj to już mamy w kolorze srebrnym, jest troszeczkę większy tutaj ten filtr powietrza. Dodatkowo ten silnik nie będzie przysparzał nikomu jakichś większych kłopotów, jeżeli chodzi o eksploatację. Jest sprawdzoną jednostką montowaną w kilku markach całego koncernu WAG. To jest Skoda, Seat, Audi. Więc z dostępem do części nie będzie najmniejszego problemu. Tutaj jakieś podstawowe eksploatacyjne czynności, które będą potrzebne, nie wiem, wymiana paska rozrządu, czy podstawowe jakieś tam zabiegi, które wynikają z przebiegu i serwisowania, tutaj naprawdę nie będą przysparzały żadnych dodatkowych finansowych problemów, tak jak na przykład to mamy w 3 litrówkach. Natomiast jego charakterystyczna praca też tutaj w połączeniu tych dwóch turbin biturbo będzie powodowała to, że samochód będzie dużo lepiej przyspieszał od standardowej wersji. Mamy jeszcze tutaj system aktywnej ochrony pieszych, czyli w momencie, gdyby doszło do kolizji, to maska po prostu cofnie się do tyłu. Będzie to powodowało to, żeby zminimalizować następstwa kolizji z pieszym. Zamykamy sobie maseczkę. No i zerkamy do środka. Tutaj będzie tapicerka skórzana, są elektrycznie regulowane fotele z lewej i z prawej strony i z lewej i z prawej strony z pamięcią. To ktoś nam tam powiedział, klient, że to jest wersja tylko zarezerwowana na rynek niemiecki. Tutaj mamy dodatkowy pakiet oświetlenia LED-owego. Tutaj można zobaczyć właśnie tą listwę LED-ową, to też jest opcja. I może ja tutaj pokażę, bo naprawdę bardzo ładnie to tutaj wszystko działa. To jest pilocik do webasta, taki mały, zgrabny. I odpalimy, pokażemy wirtualne zegary. To już w standardzie. Jeżeli chodzi o nasze zakupy, właśnie zamkniemy, to pokażę Państwu, jak ta mapa tutaj między zegarami. Ją możemy sobie
Ona za chwilę się tutaj nam ładnie zapali. Tylko zgaśnie ten komunikat, jeżeli chodzi o ustawienia personalizacji dla konkretnego kierowcy. No i teraz bardzo ładnie widać tutaj nawigację między zegarami, to o co część klientów pyta. Tutaj bardzo ładnie też w samochodzie cała ta nawigacja, najwyższą, mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, ona będzie gestami. Tutaj się przesuwała, nie musimy naciskać. Pewnie chodzi o to, żeby sobie nie brudzić tego ekranu. Tutaj w klimatyzacji na przykład sobie wchodzimy. Mamy tutaj Webasto. Tutaj możemy sobie czasowe włączanie, włączanie przez smartfona. Dodatkowo to, co nas często klienci pytają, czyli w karnecie, tutaj możemy sobie uruchomić internet. Mamy też możliwość tutaj nawigacja, no to też wyświetla się tutaj. Tutaj w tym niższym modelu nawigacji, tam gdzie są te kółeczka, tu już nie ma możliwości, żeby się świeciła nawigacja tu i tu, tylko możemy sobie wybrać. Natomiast w tym najwyższym modelu możemy mieć nawigację tu i tu. Dodatkowo tutaj, gdzie sobie ustawiamy dźwięk, to jest właśnie Dynaj Audio. Tutaj sobie możemy wybierać Dynamic. Tutaj sami możemy sobie tutaj, muszę przyciszyć, żeby nas YouTube po prostu nie wyrzucił z naszym filmem. I możemy sobie jeszcze dodatkowo tutaj aplikację Connect, czyli mamy Android Auto, Apple CarPlay i Miro Link, czyli te funkcje, które na przykład ktoś ma smartfona i na smartfonie ma odpalonego Janosika, czyli to, co ma na telefonie, odbije się tutaj na tym ekranie. Dodatkowo jeszcze w samochodzie tutaj w tym konkretnym, oprócz tej bardzo ładnej nawigacji, w menu sobie możemy jeszcze poustawiać na przykład, gdzie będziemy w danym momencie podróżować. Tutaj na przykład mamy off-road, mamy śnieg, to też bardzo ładnie. Ja pokażę jeszcze raz, żeby śnieg się nam przerzucił. Aha, to tu w modę chyba jeszcze sobie możemy wejść. I tutaj możemy sobie, śnieg mam tutaj, przepraszam, też bardzo ładnie to graficznie jest dopracowane. I dodatkowo jeszcze mamy możliwość sobie nastawów na drodze ustawienia, czyli mamy tak, mamy normal, mamy sport i mamy indywidual. I w tym momencie sobie możemy sami dostroić ustawienia samochodu wedle naszych potrzeb. Mamy auto hold, mamy tutaj możliwość podczas zapięcia pasów samochód będzie po prostu pod jazdem, pod górkę trzymał za nas hamulec ręczny, znaczy nożny, przepraszam. To w ruchu miejskim też jest o tyle fajne, że po prostu możemy sobie dojechać do poprzedzającego nas samochodu i nie musimy za każdym razem startować z wciśniętą nogą w hamulec, tylko sobie regulujemy to gazem. Mamy elektrycznie składane lusterka. Ja może już teraz się otworzę i zgaszę samochód i przejdziemy sobie może dalej. To, co wszyscy fani Volkswagena sobie doceniają, to jest to, że jest airline wewnętrzny, jest airline zewnętrzny. Jeżeli mamy tutaj pakiet stylistyczny wewnętrzny airline, to tak naprawdę moim zdaniem najładniejsza w całym tym pakiecie jest ta kierownica. Trzeba przyznać, że tutaj Volkswagen się przyłożył, bardzo to ładnie jest zrobione, są opadki i tak naprawdę samochód wygląda zupełnie inaczej w stosunku do standardowej wersji Tiguana bez pakietu airline. Czarna podsufitka, tutaj jest dodatkowy jeszcze schowek na przykład na okulary i mamy pełny pakiet, najwyższy model oświetlenia LED-owego, czyli tutaj sobie sterujemy oświetleniem wedle naszych potrzeb. Jest książka serwisowa, tutaj jest, jeszcze wyciągamy zawsze z silnika, żeby gdzieś komuś nie uciekło. No to przebieg ostatni był przegląd na 121 tysięcy 29.10.2019 roku. To zostawiamy już nowemu tutaj właścicielowi samochodu. Są dwa sloty na karty SD. Możemy sobie muzyki słuchać na przykład z tych gniazd. Przechodzimy sobie do tyłu. Z tyłu w przypadku klimatyzacji trzystrefowej mamy dodatkową możliwość sobie ustawienia nawiewu ciepłego bądź zimnego. I jeszcze dodatkowo jest USB port z tyłu, jest ładowarka. Wszystko jest czyste, zadbane. Przechodzimy do tyłu. To, co wcześniej wspominaliśmy, tylko wersja biturbo ma spłaszczone dwie końcówki wydechu. Po tym można rozpoznać, że samochód jest wyposażony w podwójnie doładowany silnik TDI. Otwieramy klapę bagażnika. Tutaj też jest wszystko czyste, zadbane, nic nie jest zniszczone, nie wymaga jakichś specjalnych zabiegów
autodetailingowych. Zerkamy tutaj, jeszcze mamy pod pokładem taki subwoofer Dynaya Audio i taki zestaw steropionowych przegródek, schowków, które możemy sobie tam dodatkowo jeszcze ustawiać po swojemu. Zamykamy klapę. Lampy też mamy tutaj, lampy matrixowe, typu odpowiednik lamp matrixowych w Audi. Z przodu są dynamiczne, z tyłu też te lampy troszeczkę inaczej wyglądają. Tu mają takie wcięcie w stosunku do standardowych. Zerkamy sobie z tej strony. Też wersja ze stolikami na tylnych opieradłach, czyli możemy sobie te stoliki otworzyć podczas wykonywania dłuższych odcinków. Tutaj też AD Blue jest już lepiej rozwiązane, czyli jeżeli nam będzie potrzeba zatankowania sobie, to podjeżdżamy na stację, otwieramy sobie koryczek i możemy szybko zatankować. Zamykamy. I zerkamy tutaj, to o czym wspominałem. Z tej strony też fotel jest wyposażony w pamięć i w elektryczną regulację. Pokaż może Wojtek jeszcze pod sufitka, też bardzo ładnie czarna wygląda. Powiem, że jeżeli chodzi o tą nawigację, to na początku jak oglądałem tylko gdzieś tam na obrazkach tę nawigację, to myślałem, że ona tylko się różni tym, że nie ma pokrętła, ale proszę uwierzyć, zupełnie inna rozdzielczość jest wyświetlenia nawigacji. Działa na gesty. I działa na gesty dokładnie i ma bardzo ładnie tą grafikę rozbudowaną. No to teraz może sprawdzimy sobie czujnikiem lakieru. Wygląda pod względem grubości powłoki lakierniczej. Ja tutaj mam taki specjalny przyrząd, który będzie nam badał i pokazywał grubość. Wszystkie wskazania, które będą się zamykały między 100 a 250, bo tutaj mamy lakier perłowy, będą świadczyły o tym, że mamy do czynienia z oryginalną powłoką lakierniczą. To są mikrony, czyli to też proszę sobie wziąć pod uwagę, że tam odchyły typu, nie wiem, 100 a 150 to są tylko mikrony, także to też trzeba sobie wziąć pod uwagę. Generalnie nasza firma specjalizuje się, można to powiedzieć, w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu samochodów używanych. Staramy się kupować samochody, które jesteśmy w stanie zweryfikować pod względem bezwypadkowości samochodu. Mamy dostęp do wszystkich dokumentów, które udostępnia nam czy to bank, czy firma leasingowa, która odsprzedaje te samochody. W ten sposób sobie weryfikujemy już na wstępie, którymi samochodami jesteśmy zainteresowani, którymi nie. Drugim takim argumentem, który kieruje nas podczas zakupu, to jest doposażenie samochodu. Staramy się kupywać samochody używane, bardzo dobrze doposażone, żeby klient, który decyduje się na zakup używanego samochodu, miał w postaci bonusu właśnie to doposażenie. Wtedy sąsiad, powiedzmy, nie zaskoczy nas stwierdzeniem, że on ma nowe, no ale wtedy my możemy powiedzieć, że mamy używane, ale bardzo mocno doposażone. Dla przykładu podam, że taki Tiguan w tej konfiguracji będzie kosztował w granicach gdzieś 230-240 tysięcy, a po przejechaniu 133 tysięcy na drogach niemieckich jego stopień zużycia eksploatacji jest naprawdę niewielki. Nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić, że w Niemczech są drogi zupełnie inaczej utrzymane niż w Polsce, czyli samochód, który porusza się po autostradach niemieckich, będzie zupełnie inaczej zużyty niż samochód, który jeździ po polskich miastach na przykład, gdzie mamy dziurawe te przejazdy tramwajowe i cały czas to zawieszenie pracuje zupełnie inaczej. Inaczej też samochód się zużywa na autostradzie, gdzie kierowca po prostu wciska sobie gaz i skrzynia po prostu sobie będzie pracowała mniej intensywnie niż powiedzmy w ruchu miejskim. Nasze samochody są przede wszystkim naszą własnością, czyli tutaj wszystkie zabiegi polegające na przygotowaniu samochodu wykonujemy sami, nie posiłkujemy się żadnymi firmami zewnętrznymi. Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że takie samochody są łakomym kąskiem na rynku samochodów używanych, z racji tej, że bardzo ciężko jest znaleźć takie samochody tak mocno doposażone z rynku polskiego. Z reguły, jeżeli klient wyda 240 tysięcy, tak jak w przypadku tego samochodu, bardzo będzie mu się trudno rozstać samochodem po 3 latach i będzie wiedział wtedy, że stracił praktycznie ponad połowę wartości tego samochodu. Dodatkowo w przypadku tego konkretnego samochodu i każdego innego, który jest u nas na placu, samochody są przykryte specjalnymi pokrowcami. Tak jak tutaj widać, możemy
wykonać autodetailing takiego samochodu. My po prostu te samochody staramy się nie polerować przed wizytą klienta, żeby klient widział jego faktyczny stan. Natomiast jeżeli klient sobie zażyczy, że chce mieć korektę lakieru, chce mieć powłokę kwarcowo-ceramiczną, takie usługi też wykonujemy. To wszystko w trakcie rozmowy przed zakupem możemy sobie z klientem ustalić. Dodatkowo, jeżeli ktoś decydowałby się na zakup tego samochodu, a na przykład nie chce, bo ma daleko do nas i nie ma czasu sprawdzić sobie ten samochód, jest możliwość, że my ten samochód podstawimy sobie do salonu Volkswagena. Wtedy serwisant odbiera nasz samochód, sprawdza go dokładnie, dzwoni do klienta, rozmawia sobie pracownik Volkswagena, czy to Audi, bezpośrednio z klientem, wysyła mu raport ze sprawdzenia samochodu, czy to jeżeli chodzi o stan techniczny. Dodatkowo nawet są te samochody fotografowane specjalnie, żeby tam, nie wiem, uniknąć sytuacji, że ktoś tam sobie retuszuje te zdjęcia, gdzieś tam podbija w korelu. My takich rzeczy nie robimy. Natomiast to jest taki krok w kierunku teraz sprzedaży online. Klient w ten sposób oszczędza sporo czasu i sporo pieniędzy, jeżeli chodzi o takie wycieczki. Na podstawie takiego filmu, jak teraz kręcimy, jest w stanie, powiedzmy, w 90% już podjąć decyzję o ewentualnym zakupie. Zapraszamy na nasz Facebook, zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie, mamy Instagram, mamy stronę swoją www.wbkar.pl. Tam możecie Państwo zobaczyć film, jak przebiega cała procedura zakupu właśnie w Europie Zachodniej samochodów poleasingowych. Można nas też weryfikować na podstawie wszystkich naszych filmów, które zostają na naszym kanale. Można sobie cofnąć, powiedzmy, nie wiem, tam 20 filmów wstecz i porównać, czy te samochody faktycznie wszystkie są bezwypadkowe i jak one wyglądają. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.